Witam wszystkich kryptoentuzjastów i zapraszam na kolejną analizę weekendową pary Bitcoin do złotówki. Dzisiaj jest piątek, 24 lipca 2020 roku. Przyjrzymy się parze Bitcoin w relacji do złotówki na interwale dziennym, używając do tego oczywiście wykresu bazującego na świecach japońskich. Co się wydarzyło od ostatniej analizy? Jest dosyć dobrze widoczne na naszym wykresie dziennym. Przede wszystkim możemy zauważyć, że byki wykonały ciekawy ruch wzrostowy powyżej lokalnego poziomu oporu 36333. Ok, czyli mieliśmy tutaj nawet momentami szczyt zrobiony na 36650. Bardzo fajny, dobrze zapowiadający się ruch wzrostowy. Natomiast dzisiaj jest godzina, no w każdym razie jest wczesna godzina ranna, więc tutaj jeszcze dużo brakuje do tego, żeby ta świeczka się oczywiście zamknęła, no ale widzimy, że jest to świeczka rysująca się raczej na czerwono, czyli będzie to prawdopodobnie dzienna świeczka spadkowa, co niezbyt dobrze oczywiście wróży dla byków oczywiście, więc musimy jeszcze się uzbroić w cierpliwość i czekać na to, aż ta świeczka się nam zamknie. No ale jeżeli ta świeczka dzisiejsza dojdzie mniej więcej tutaj do poziomu tych dołków z ostatniego tygodnia i z tego tygodnia również, to są mniej więcej poziomy 35800. To jest, zdaje się, mniej więcej ten poziom. Najniżej to było 35760, to była cena w dniu 16 lipca, więc wybicie tego lokalnego poziomu wsparcia 35760, no niestety, ale będzie oznaczało, że raczej to niedźwiedzie będą dyktować sentyment przez weekend. No i może dojść do pogłębienia tych spadków właśnie w kierunku oczywiście tutaj dobrze znanej strefy między 35401 a 35018, czyli do tej tutaj strefy wsparcia, bardzo ważne w zasadzie najważniejszej strefy wsparcia na tym całym wykresie dziennym. Czy jednak tak się stanie? No to o tym się na pewno przekonamy niebawem. Zobaczcie również na jedną jeszcze ciekawą rzecz. Mieliśmy tutaj bardzo fajne odbicie w momentum wzrostowym, czyli był wzrost tego momentu w czasie formowania się tych trzech świec. Bardzo fajnie. Doszło to momentum do poziomu 53 neutralnego i zobaczcie, że od tego poziomu już dzisiaj zaczyna nam wraz ze spadkiem cen momentum zaczyna słabnąć i oczywiście teraz wskazuje kierunek południowy. No i niestety, ale nie było jednak tutaj przejścia tego momentum z poziomu, powiedzmy, z poziomów poniżej 50, potem do poziomu 50 i wyżej. Tylko od razu po uderzeniu w poziom neutralny, w poziom 50 punktów, zaczął się oczywiście spadek. Czy to jest tylko taka lokalna, mała korekta, mały lokalny pullback? Zobaczymy. Jak na razie niestety ta świeczka nam się zaczyna rysować coraz większa. Za chwilę będziemy mogli wytestować wczorajsze minima na poziomie 36102. Już jesteśmy bardzo blisko tych minimów. No i jak widać teraz, dominuje po prostu sentyment negatywny. Oczywiście momentum jest spadkowe, także nie zapowiada się to specjalnie dobrze dla byków dzisiaj. Możemy sobie przenieść ten poziom oporu tutaj na ten poziom wyżej. 36627 niech będzie i możemy również po skopiowaniu sobie tutaj powiedzmy jednej tej kreseczki zaznaczyć tutaj ten poziom 35760, powiedzmy, tak? To są nasze nowe poziomy wsparcia, oczywiście tutaj na dole 35760 i oporu 36627 obowiązujące na ten weekend. OK, czyli w zasadzie wybicie kolejnego oporu będzie jak najbardziej pozytywnym sygnałem do tego, żeby spodziewać się cen w pobliżu poziomu 37393 najpierw, tak? To jest ten pierwszy poziom dostępny dla byków po przekroczeniu
36627, natomiast naruszenie, jak już mówiłem, 35760 spowoduje najprawdopodobniej spadek, no niestety, ale w kierunku 35401 i tutaj tej strefy, strefie wsparcia. Obserwujemy również, czy tutaj nie pogłębi nam się czasami te momentum spadkowe. To będzie oznaczało, że niestety, ale byki totalnie zdominowały rynek, no i teraz oczywiście oprócz tego, że zdominowały rynek, no to jeszcze dokładają momentum, powiększają te momentum spadkowe, no i możemy tutaj oczywiście oczekiwać jedynie na sygnał wyprzedania rynkowego, czyli penetracji poziomów RSI w granicach 30 najpierw, a potem 20 oczywiście punktów, ale to już by musiały być bardzo duże dynamiczne spadki, na przykład na tego rodzaju, przy tego rodzaju świecach, to są takie właśnie dynamiczne, kilkudziesięciopunktowe spadki, 20-30-punktowe spadki na momentum, czyli oczywiście w tym momencie mamy dominację strony podażowej. Jak będzie? Zobaczymy. Póki co, no niestety, ale no były dobre próby wzrostów na Bitcoinie, ładnie się to zapowiadało, ale dzisiaj sentyment jednak jest bardziej negatywny, no i zobaczymy, jak tutaj zostanie rozegrana ta sytuacja. Pamiętajcie również o tym, że możemy przez weekend cały odbijać się i od wsparcia, i odbijać się od oporu, i oczywiście tutaj w tym nowym range'u, w tym nowym zakresie cenowym sobie cały weekend cena Bitcoina może przehandlować, także dopóki nie ma wyraźnego naruszenia jednego z tych poziomów, no cały czas jest ta możliwość, że po prostu tutaj będzie jeszcze dalej ruch boczny kontynuowany, a jak widzimy od paru ładnych miesięcy rynek ma niestety tendencję do tego ruchu bocznego z lekkim takim skrzywieniem oczywiście spadkowym. Myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za oglądanie analizy. No i życzę Wam przyjemnego weekendu. Spotykamy się w poniedziałek o godzinie 20 na tygodniowym przeglądzie rynków kryptowalut. Oczywiście na kanale YouTube Polska. Trzymajcie się ciepło. Cześć, cześć.